Titanic przez jednych nazywany jest statkiem marzeń, przez innych statkiem koszmarów. Noc z 14 na 15 kwietnia 1912 roku nie tylko odebrała wielu jego pasażerom to, co najcenniejsze, ale też pokazała każdemu, że nawet luksusowe i ogromne środki transportu nie dają żadnego bezpieczeństwa. Niestety zaskakujący był ogrom czynników, które wpłynęły na tragiczność tamtej nocy. Po pierwsze znany już czynnik, czyli zbyt mała ilość szalup. Było ich tylko tyle, by pomieścić połowę ludzi ze statku. Po drugie do katastrofy przyczyniła się dziwna mgła, którą zasnuty był cały horyzont, co zmniejszało widoczność marynarzy. Niska temperatura powietrza i wody miała też doprowadzić do tworzenia miraży, co doprowadziło do tego, że niektórzy pasażerowie Titanica twierdzili potem, że w pobliżu Titanica było coś, co nazwali statkiem widmo. Nie pomógł również fakt, że marynarze na bocianim gnieździe nie mieli lornetek, a góra lodowa, w którą uderzył Titanic, była pokryta sporą warstwą soli, która rozprasza światło, co utrudnia zauważenie lodowej struktury. Takich dziwnych zbiegów okoliczności było naprawdę sporo. Na przykład wysłanie przez załogę na Titaniku złych współrzędnych z prośbą o pomoc. Co więcej, Titanic to statek nie tylko dziwnych zbiegów okoliczności, ale być może też zjawisk paranormalnych. Morgan Robertson w 1898 roku napisał książkę o potężnym i niezatapialnym statku, który zwie się Titan. Na statku brakowało szalup. Sam statek uderza w górę lodową i tonie na Atlantyku w kwietniu. Czy była to przepowiednia? Dziś jednak nie film o paranormalnych zjawiskach, ale całkiem realnych, choć nie mniej szokujących rzeczach. Chcielibyśmy przedstawić Wam zdjęcia z wraku Titanica. Zapraszamy. Dziób wraku Titanica. Zdjęcie z 1996 roku. Tu widzimy natomiast okno kabiny kapitana Titanica. W tym miejscu warto wspomnieć o teorii, według której to właśnie Edward Smith, czyli kapitan Titanica, był odpowiedzialny za zatopienie statku, gdyż zwiększył szybkość okrętu, by wygrać błękitną wstęgę Atlantyku, czyli nagrodę dla statku, który w najkrótszym czasie przepłynie Ocean Atlantycki. I właśnie przez to Titanic miał nie być w stanie wyminąć góry lodowej. Prawda jednak jest taka, że Titanic i tak nie miał szansy wygrać tej nagrody, gdyż technicznie nawet jego maksymalna prędkość była zbyt słaba, by walczyć o błękitną wstęgę Atlantyku. Walizka jednego z pasażerów Titanica. Nowe zdjęcie łuku Titanica, wykonane podczas wyprawy do wraku w sierpniu 2019 roku. Tu zdjęcie z częściowo zawalonej łazienki kapitana Titanica, Edwarda Smitha. Warto w tym miejscu wspomnieć, że istnieją sprzeczne raporty dotyczące jego zachowania w obliczu katastrofy. Jedne podają, że zachował się jak prawdziwy bohater i świetnie dowodził w tak trudnym czasie. Inne, że był nieudolny i wręcz sparaliżowała go cała sytuacja. Wydawał niepraktyczne i zupełnie bezsensowne rozkazy, które nie pomogły w tak mrocznych chwilach. Zdjęcie, które rzadko jest przedstawiane, powodów pewnie można się domyślać, to pozostało po jednym z pasażerów Titanica. W telewizji na żywo nagrano kosmitę. Link do nagrania w opisie.
telewizji na żywo nagrano kosmitę. Link do nagrania w opisie.